Pogoń Szczecin kontra Warta Poznań. To spotkanie czekało na nas w 18 kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jak zwykle podniosły początek meczu w Szczecinie, a na boisku pierwszą akcję stwarzają goście. Piłka do byłego gracza Pogoni Szczecin Macieja Żurawskiego i ten strzałem głową pokonuje Kożokaru. I niespodzianka na stadionie Portowców, bo to goście z Poznania prowadzą 1-0. Czwarty gol w sezonie Macieja Żurawskiego i Pogoń rusza do odrabiania strat. Kuluris po zagraniu Kutrisa tylko w poprzeczkę i wciąż to Warta prowadzi 1-0. Rafał Kurzawa w pole karne. Przy piłce Mariusz Fornalczyk, to już fragmenty drugiej części spotkania. Fornalczyk, jest remis 1-1. Pomocnik Pogoni pojawił się na boisku w przerwie i daje to błyskawiczny efekt w postaci wyrównania. A piłka po drodze odbiła się jeszcze od Stavropoulosa. Znowu Stavropoulos. Teraz to już byłby samobójczy gol, ale dobrze interweniował Adrian Lis. Pogoń w natarciu. Kamil Grosicki. Grosicki i co? Jakub Bartkowski pakuje piłkę do własnej siatki. Bartkowski to również były piłkarz Pogoni Szczecin. A więc Pogoń prowadzi 2-1, a teraz taka oto akcja Grosickiego z zachowiciem. Kamil Grosicki, 3-1, 78. minuta gry i wydawało się, że jest po meczu. Siódmy gol w sezonie kapitana Pogoni Szczecin. Piękna akcja gospodarzy. Ale w 82. minucie Jakub Kiełb na głowę Stavropoulosa. I obrońca Warty rehabilituje się za tę niefortunną interwencję przy golu Fornalczyka, a dla stopera Warty to pierwszy gol w tym sezonie. 91. minuta gry, Dario Wisinger do Szmyta, Szmyt! 3-3! Kompletna cisza na stadionie w Szczecinie, tego nikt się nie spodziewał. Kajetan Szmyt, tak jak Grosicki, z siódmym golem w sezonie. Nie wierzy Jens Gustafsson, nie wierzy Kamil Grosicki w to, co się stało dziś przy ulicy Twardowskiego. Kapitan Pogoni opuścił boisko jeszcze gdy Pogoń prowadziła 3-2, a ostatecznie mamy dziś w Szczecinie remis 3-3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.